Wydarzenie składa się z kilkudziesięciu jakby podwydarzeń, na które wszystkich zapraszamy, bo ono nie jest tylko dla fachowców, jest właściwie dla wszystkich również, nawet dla dzieci są specjalne wydarzenia, ale takim chyba taką esencją to są między innymi właśnie spacery architektoniczne po Gdyni, również po architekturze współczesnej, ale przede wszystkim po modernistycznej, chociażby ciekawym takim spacerem będzie w tym roku po wnętrzach klatek Triumf Terrazzo, prowadzony przez Weronikę Szerle, ale chociażby też z punktami widokowymi architektura z widokiem, który poprowadzi Arek Brzęczek, czy chociażby no, spacery fotograficzne, jeden z prowadzi też Przemysław Kozłowski, ale też Bartek Ponikiewski, Maciej Kacmajor, którzy zagłębią się w temat przewodni weekendu, iluzja, pokazując chociażby techniki kamera obskura lub na przykład zabawy z Polaroidem, które były bardzo popularne jeszcze w latach 80. i 90. Ale to oczywiście nie wszystko, bo na gości czekają też na przykład pokazy filmów. Również zapraszamy najlepszych architektów i ekspertów z całej Polski, żebyśmy wspólnie mogli porozmawiać na temat architektury i modernistycznej, i tej współczesnej, najlepszych trendach, a również o miastach, bo w tym roku chociażby będziemy rozmawiali o nowych miastach, o odbudowie miast, będzie też debata. Z takich ciekawszych na przykład rzeczy no, będzie chociażby projekt polskich młodych architektów Muzeum Wulkaniczne w Islandii, czy chociażby o grzybni w architekturze. Jest to też nowa technologia, o której opowie na przykład pani Sandra Przepiórkowska, ale mam nadzieję, że również wszyscy będą zainteresowani, bo są to naprawdę świetne wystąpienia opowieściami najlepszych architektów, o najlepszej polskiej architekturze, takimi chociażby pani profesor Kuryłowicz, pana profesora Bolesława Stelmacha, czy tutaj chociażby pan Marcin Brataniec, który po raz pierwszy do nas przyjeżdża, albo przykłady takich zupełnie bardzo prospołecznych i zaangażowanych projektów, które robi XY Studio, który w tym roku chociażby przekształcił jeden z biurowców częściowo na szkołę właśnie dla ukraińskich dzieci.